Czy warto w ogóle wierzyć w parametry w tabelach i na opakowaniach produktów, gdy potem okazują się niemożliwe do spełnienia? Przed takimi nierzetelnymi zagrywkami w świecie przenośnego oświetlenia chroni Was norma ASI FL1, o której opowiem w dzisiejszym odcinku. Mam na imię Piotrek i pracuję w Magtronic. Dziś krótko wyjaśnię Wam, dlaczego ilość lumenów na pudełku to nie wszystko. Przed Wami starcie dwóch modeli latarek. 18 tysięcy lumenów zadeklarowane przez anonimowego producenta kontra 1000 lumenów według normy ANSI w latarce Magtronic Sniper 3.3. Fight! Tak świeci latarka Magtronic Sniper 3.3, generująca strumień świetlny 1000 lumenów w standardzie ANSI, a tak świeci rzekome 18 tysięcy lumenów, 18 razy więcej bez ANSI. Dlaczego zatem warto szukać produktów z normą ANSI? To pierwszy międzynarodowy standard oznaczania parametrów latarek potwierdzonych badaniami laboratoryjnymi, stworzony we współpracy z wiodącymi producentami oświetlenia. Do grona marek współtworzących światowy standard ANSI należy również Magtronic, będący członkiem PLATO, amerykańskiej organizacji handlowej do spraw oświetlenia przenośnego. W standardzie ANSI mierzone i oznaczane są intensywność światła, moc, zasięg światła, czas pracy, odporność na upadki oraz odporność na wodę i wnikanie ciał stałych. A teraz najważniejsze. Zmierzyliśmy moc tej testowanej latarki według norm ANSI w Laboratorium Politechniki Łódzkiej. Pomiaru rzeczywistych lumenów dokonuje się w specjalistycznej kuli Ulbrichta, pozwalającej precyzyjnie określić moc strumienia świetlnego. Z deklarowanych przez producenta 18 tysięcy lumenów pozostało jedynie 200. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o normie ANSI, w opisie filmu znajdziecie odnośnik do naszej strony internetowej. Pamiętajcie, produkty o niewiarygodnej specyfikacji kupujecie na własne ryzyko. Nie chodzi tylko o przesadnie zawyżone parametry, ale także o Wasze bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że teraz łatwiej Wam będzie wybrać godną zaufania latarkę. Trzymajcie się, cześć!